Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. No tak, było kilka odcinków z Resident Evil, teraz przydał się też jeden z New Vegas. Więc tak, na czym my tu skończyliśmy? Zajrzyjmy ogólnie do tego. Do zadań. Nic nie mam zaznaczonego. To nie jeszcze. Moja miłość. To mógłbym go wziąć z powrotem, tego złomka naszego. Tam potrzebowałem chyba tego, nie? To możemy było zobaczyć. Mapa świata i najpierw skoczylibyśmy do... Nie tutaj. Jeszcze kawałek. To gdzieś jest... O! Prim. Tutaj. Popieprzymy z powrotem naszego robocika. Zaprzęgniemy do roboty. A potem skoczymy standardowo do... Przepraszam bardzo, zdziska. Skoczymy do tego. No. Do miejsca, które mamy zadanie. Czyli na tą czarną górę. Chyba tak się nazywa. No, ładuj się, gro. Ładuj się, ładuj się, lololo. Powinien to być, jakby był wtedy. No co jest, za bardzo wyboru nie ma. A w środku? Na środku? Jest, chodź tu. Nie to. Chodź tu, zumie. No. Puszko złomu, chodź tu. Idziemy. Dobra, co my mamy w ogóle tak w łapie? Strzelba. Dobra, trochę mamy 9 mm, także pochodzimy z tym chwilowo. Skoczymy teraz na tę czarną górę. Tę chyba naprawdę potrzebowałem, ale nie wiem, czy mam już wystarczająco dużo czy nauk ścisłych. Zaraz się dowiem. Jak nie, to wrócimy z powrotem. Znowu. No to cała filozofia. Bo chcę tego znowu naprawić, tylko nie wiem, czy nie muszę mieć sam eksperta od robotów. No ale ty grono, kurczę, nie przesadzaj. No. Znowu oni? Serio? Się musieli zesplanować najwyraźniej, bo ich nie było prędzej. Tak widać na minimapie są... Wrogowie ludu! Bo tam jest jedna pierdoła. A tam na gołe klaty pójdziemy. Bo co? Ja nie dam rady? Ja nie dam? Proszę was. No co ty? Wiesz co, stary? No to jest, tą imprezę skończymy. Plum. Teraz chyba wezmę omaleńką. O, itemki. Uzbrojenie. Omaleńka! Tak, lepsze wrażenie. I DPS też lepszy. Tylko potrzebuję więcej tego, oczywiście. Hehe. Omaleńka. O! Sfermłot klasyczny. To jest ładniejszy niż ten. Ten klasyczny. No w każdym razie tak to jest według mnie. Radiacja, widzę, jaka taka jest. Ta, uważaj. Bam, 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 bam. Masz po łydkach. Coś mnie gryzie w tyłek. A ty już wiem co. Gin po czwaro!
W głowę dostałeś, a teraz masz po jajach. No. Co? On znalazł coś. Macie, mamy poziom. Więc podniesiemy sobie tak. Mamy retorykę, już podniesiemy nawet dobrze. Naprawa jest też wspaniale. Gdzie to jest? No, jakieś co tutaj. 65 niech jest. I dodamy do handlu. Z wiadomych przyczyn. Gotowe. Nie. Mod configuration. Nie to. Rebalance. Charakter. Ustaw na ileś. Zaćwierć. Zaćwierć. Czytaj. Szybki, czarna góra, tak. Bierzemy razem moją maleńką. O, maleńka! Srututututu. Prutututututu. Pum 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 pum. Siemasz, Henio! Dawno cię nie widziałem. W tych mrocznych czasach. Zobacz, to jest moja... o maleńka. Coś mnie znowu gryzie w tyłek. Ale to nie E, tylko mistrz. Mistrzunio! Om nom 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 nom. O ty z miniganem? Się musiał zakamuflować. To masz tu. Masz co chciałeś. Fishboy in mode. See you want to... Nice. A, że ma ten, z Fishboya w pysku. Czekaj, nie jest tego. I wish you... Moment. Mam nadzieję, że wiesz jak tego używać. Chyba tak to... No, ten poziom znowu wpakowujemy w nauki ścisłe. Nauki ścisłe. 65. I do handlu. Kontynuujmy. Co tu wziąć? Może tą szarżę byśmy wzięli? No, co to daje? A zobaczymy sobie, a co mi szkodzi. Ładnie, Freddy Krueger. Działko obrotowe. Freddy Krueger, mistrz ciętej riposty. Dem. Miecz zderzaka. Gdzieś jeszcze był ten trup jeszcze jeden chyba, nie? Chyba z niego nie pozbierałem, nie jestem pewien. Pozbierałem jednak. Sprawdźmy czy... Tak, nie chowiemy tego. Czy idzie można wypróbować na jakimś mutancie, który będzie na tyle... inteligentny? Aby mnie zaatakować. Człowiek gra na najtrudniejszym poziomie trudności. Na początku sami widzieliście, było cholernie trudno. Kurę rad skorpion to nas... z nami robi praktycznie co chciał. Trzeba było spierdzielać i go tak na... delikatnie rzecz ujmując walczyć... na partyzanta z nim. Ale... już teraz to już dajemy sobie radę. No ale z drugiej strony też jesteśmy nawet nieźle opancerzeni, co nie? Może jeszcze do piszcza nie zrywa, ale... ale nie jest źle. Prawda?
I teraz zapiszmy sobie, bo oczywiście możemy. No. Budynek. A w nim cuda. Panie, cuda w nim są. Takie cuda, że normalnie... Szybko ocenia, że sztuczna inteligencja robota ma ustawiony tryb hibernacji. Zapewne w wyniku działania mechanizm samoobrony uruchomionych po odniesieniu krytycznych obrażeń. Ktokolwiek dokonał napraw, nie wiedział pewnie jak zastosować SI. Po przestawieniu odpowiedniego przełącznika robot ożywa. Mój własny robot. Pogadajmy. Freddy! Ty cholero. Nie, myślałem, że może być jakaś nowa linia dialogowa. Macie, jest zażar. Jesteś boja w końcu, nie? Kurna, ale ty tylko nie wyglądasz. Ja pierdziu. Ona powinna stać na zewnątrz chyba. Papa? Ma, ale wystrzeliła? Haha! Madness! This is madness! Madness? Nope. To jest... Mamy dzik? Nie. No znowu tak widzieliście, za ten... zabłyszczał. Trochę naboi, ale tak trochę na... pewno i na bogato, no. Do jasnej chory posunę się, bo tam sam cię przestawię. Krasnale ogrodowe, to nawet nietknięty jeden. O, to możemy otworzyć. Więcej naboi. Spoko, no już nie depokał przez naboje, prawda? Że daję trochę amunicji. Schówmy to na ziemię, przeszkadza tylko widok odsłonie. Nie, no więcej nic nie widzę, żeby... Można było cokolwiek... Zostawmy, że... No to tylko on. Tam nie. Jeżeli to coś w tym stylu, ale nie. Jeżeli już to może coś z tego? Nie. Czy ja to ruszałem? Puste. Garnek, a w nim? Nic. Skrzynka, a w niej? Amunicja 10 mm. Ładnie. Wiadro, a w nim? Pustki. Garnek, a w nim? Dziury. A w tym? Zasadniczo nic ciekawego. Bida w kraju tam. Dajcie se siana. Moment. Jesteś B. Wiecie? Teraz możemy to ogarnąć. Co chciałem. Bo ona się tutaj gdzieś ta bita kręciła, bodajże w tym budynku. Dlatego nie chciałem wchodzić. Tutaj będą ciekawe rzeczy, z tego co pamiętam. Chyba ciekawe. Biurko. Terminal na łatwy, to tak, jakoś sobie damy radę. Dragons. Fencing.
Sparring. O. Git. Logi. Poczytajcie sobie, ja też czytałem, pamiętam to nawet. Myślę, że to, co daje, to wystarczy w zupełności, że to zdążyć zatrzymać. Nie przebijam się od razu z prędkością karabinu maszynowego, tylko daję wam za 2-3 sekundy na spauzowanie sobie i przeczytanie tego. Aparat fotograficzny, ubranie, pieniądze i crowbar. To chyba łom. Jeszcze jedna zabawka. Gotówka z Coca-Colą. Mniej pustki. Wyklęli wszystko. Chamy. Teraz nie waga. Coca-Coli wymaga. Od co? Tylko, że za bardzo jej nie ma. Takie minusy. Dawają. Kurde. Nie strasz. Myślałem, że jakiś kurde ten. Hej, czy ja z tym kluczem nie dostałem przecież? No do jasnej cholery. A to... Pocałuj się w życie. O maleńka. To jeszcze jest jak najbardziej do nas... O, tylko że jest... Miecz, łopata... Nie chcę nic zużywać takiego... Pójdziemy zapalować nas supermutków. Ale jeszcze najpierw śmietnik, a w nim skarby, ludziska, skarby w śmietnikach. No ale w tych chałupkach lata już nic. Nic zacnego. Oni są na zielono. Czyli co, nie za długo mi teraz? Jak ten zabawę można by wierzyć, że to trochę szkoda jednak. Hej, stary! Good work, human. Maybe now this... I still have a job to do here. Some mutants may have heard Tabitha's broadcast and are headed here even as we speak. I'll remain and direct anyone who show up toward Jacobstown, where they'll be much better off. Moment, czy to zadanie zostało wykonane? Zobaczmy. Zadanie. Z Lili to nie. Tędy poszli. No to na pewno jeszcze nie. No na pewno nie. Chociaż czy radoszne szlaki nie są jakoś tam super trudne, także... No sam pokaz. Mapa okolicy, mapa świata. Dobra, zobaczmy co możemy zrobić. Na upartego możemy się rzucić nawet na ten właśnie... Tu to jest... Tu gdzieś tu będzie. Właśnie ta... Radosne szlaki. Tylko trzeba będzie mieć chyba poniżej 50 funtów obciążenia. A jestem no trochę przyciężony. Także może na tym odcinku, bo trochę zajmie mi dobranie odpowiedniego ekwipunku, tak żeby być nie być przyciężony właściwie. Zumowisko Gibson. Z kapslami stoi cienko, więc... Przekicha. Dobra. Ukryty bunkier, to mamy. To można by było nawet... Moment, jeszcze brakuje mi tego, nie? Handlu. Obóz wypadowy Legionu. Przyczółek, sklep, posterunek. Fajny bunker, chatka, przejście do Prim. Przydałoby się coś pozwiedzać. Border City, Camp for opuszczony bunkier, a ja przeczytałem najpierw, zanim jeszcze zdążyłem cokolwiek powiedzieć, opuszczony bunkier SS. Także patrzę, oczy wielkie jak spotki mi się zabiły. Moja młode. Krywka was zostali. Chatka Fidelco, chodźmy tutaj. Nie bez powodu.
tak się przejdziemy w jedno miejsce. O ile nam się uda, jeszcze przy okazji nie zginiemy. Bo to jest całkiem możliwe. Chociaż, momencik. Skoro był jeden w tamtym miejscu, 282 radiacji mamy, ale spoko. Posiłek w Bielunie. Leczy kończyny. Sałatka. Nieźle zaspokaja głód, więc zrobimy. Stek z psa. Też. Soki, pędzona woda. No zróbmy. Proszek leczniczy. Posiłek z Bielunia. Soki nocne wołowcy. Na ukąszenia. To nie, nie będziemy robić tego. Wyjście. Serio znowu. A tylko tabliczką się coś tu jest ten jakiś pojemniczek. Mogę się zatrzymać i będzie ten chciał. Tylko nie wiem czemu handlem wystarczyłem dużo. Now that I've got your attention, might you be interested in a little information? It'll cost you, but it's well worth the investment. Whoa, simmer down. I'll tell you, I'm a gambler and a scavenger. I've made some cash from gambling and some cash from reclaiming goods that are no longer being used. Now, do you want my help or not? Oh, lordy, lordy. You haven't heard of the boomers? What have you been living under? They're a bunch of artillery slinging, grenade lobbing odd jobs camping out in Nellis. Wander into their territory and you're as good as mincemeat. No? There is a way, and I'll tell you. For a little wager. No, właśnie. Well, I know the secret to get past. If you give me the caps, I'll tell you. If you make it back alive, I'll double your money. Handel. Cholera, jeden punkt handlu mi brakuje. Suit yourself. Come back and see me. Ja rzucę jeszcze okiem, czy nie mam czasem jakiegoś ubranka, czy cokolwiek, co by mi podniosło. Torytoryka to nie. O! No stary, teraz wysiadasz przy mnie, nie? Ja wiem wszystko teraz o handlu. Mam czapkę, więc... Co znalazłeś? That page has the details, but it's all in the timing as you move from Bill. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Ojojojojoj, stary. Co dobrze, tylko spał tam naszą zabaweczkę. I skoro już jestem w B-boju, to zaraz tą tylko przeczytajmy. Dobra, więc tak. Chwilowo mamy kawałek bezpieczny, na tyle, że nam się nic nie stanie, tylko jeszcze jak temu naszemu małemu szponowi śmierci się oberwie i trochę zostanie ogłuszony, to tam mały pikuj z nim, bo on wstanie po chwili, ale tamci to jak zginą, to zginą, to będzie kicha. Więc robimy tak, robimy tak. I robimy coś. Ura! Popierdzielać! Przed siebie! Haha! I co? Traficie mnie? Nie wydaje mi się. Bo ja zapierniczam. No. Tu nie powinni teraz przez chwilę strzelać. Gdzieś pamiętam stali ci. Z Bractwa Stali. W sensie trupy były. Muszę rzucić okiem.
Chciałbym, żeby on za nim spali nawet coś. Bo słychać się strzał, ale nie widać, aby nic leciało. Na pewno coś mi pasuje, bo wiem, że gdzieś był taka wyrąbista dziura. No 90% była dziura jakaś wyrąbista i... O! To już poczułem. To jeszcze mocniej. Tego się nie zrozumuję, z łaski swojej. Byłbym wielce rad. Już jestem nawet radioaktywny, ale rad też byłbym ci. Potem się rozejrzę. A nie słyszę. Wiesz co, jak tak celujesz? Kurczę, nie? Nie po to biegam pod ostrzałem artylerii, żeby odpowiadać na twoje durne pytania. A co? Dość proste. Biegnij, chowaj się, biegnij. Wszystko polega na dobrym zganiu w czasie. Ja jestem. Musiałbyś trafić. Just stay where you are. Raquel will be here any second. I'll take this from here. I'm Raquel, master at arms for the Nellis homeland. Well, the pants are still, yeah? Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Follow close and mind your... Oj, 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 oj. Marudzisz. Kobieto. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. No wiesz, z tym, czy mi się nie spieszyło, to się takie pojęcie względne, bo wiesz, zasłałem nieźle, żeby nie oberwać. Prophecy. Do we look like a bunch of religious idiots? I just hoped a savage, outsider, sorry, would make it to our gates before one of those armies out there comes knocking. That's right, child. Mother Pearl knows the storm is gathering. Times are changing. Maybe time for us to change a little too. Jest jedna ciekawa sprawa. Dosyć szybko tutaj dostaniemy teraz. Przyszedłem do tego tutaj, bo nie raz będziemy mieli taką jedną fajną zabawkę. Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, it maybe you can help in big ways too. We'll have to see. You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. No, cieszę się też. You picked a good time to stop by for your swimming problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to, and Loyal and Jack might be looking for... No właśnie, Loyal and Jack. Tam... Pójdź najpierw. ...hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. No wieczór, wieczór, czyjemy taki wieczór. Mianowicie będzie zachowana ławeczka, która będzie pozwalała nam oddychać pod wodą. Czyli nie będzie trzeba się wynurzać co chwilę, a to będzie związane też z jednym questem. Dostaniemy ją za to. Właściwie to do tego questu jednego. Więc to będzie rzecz dosyć przydatna. I tak się zastanawiam, skoro już mniej więcej sobie radzę z tymi potworami, chociaż może się tak nie do końca, to niedługo mi się zainstaluje tego. Moc z potworkami w końcu. Gdzie to było? Aha, tutaj, za mną.
Kręty się wchodzi od lewo. Tu mamy baraki. Tam też będziemy można zajrzeć, tylko trzeba by... A, to tam było. Nie ten hangar, tylko ten drugi. No właśnie, hangar. Będziemy wyciągać taki jeden wrak. No właściwie nie wrak. W stosunkowo dobrym stanie, jak na wiek. W jakim się znajduje ten przedmiot. Tego z wrakiem bym nie nazwał. No ale... O, jak się cieszę, że nie ma jednego rodzaju... co to jest? Bugu. Maszynka do sprzedaży broni? Jej! A tu co? Tu chyba nie byłem jeszcze, a ja z niej wchodziłem. No bo jakaś modyfikacja co to zmienia wygląd. Zepsuta. Zepsuta. Wyrzutnie granatów. Bo... Rocket Launcher. Kurka, nie wiem, popierdzili nawet. Prawdę powiedziawszy. Ale zacznę, najpierw warsztat. Co ja mogę zbudować sobie? Tylko proszę się nie mól. Nie rób mi takich rzeczy. No. Zestaw do naprawy broni. Repair kit. Klucz, młotek, elektroniczny złom. Znowu z kluczami ciężko stoimy. Taśma klejąca jeszcze jest, super klej tak samo, ale kurna... Taka bida. Na co potrzebuję? Młotek. To jest super klej. Dobra, zróbmy sobie to. Nie wiem co mu... Nie, dysk twardy chodzi normalnie. Dziwne. Ale ogniwo, homemade. Hydrauliczne, dobra. Co to jest? Jakiś ten chłodziwo. Ogniwa fuzyjne, odzyskaj. Dobra. Przejdźmy tu jeszcze tylko okiem. Co mogę zrobić? Gwoździe i tam rozłożyć broń. Dobra. Mniejsza. Coś długo się męczy ogólnie to. No są Tesla. Broń. Zapper. Acid Blood Grenade. Alien to mizer. Woda. Ale cena, tylko że taki to jest pis na wodę, fotomontaż trochę. Się raz przejechałem, więc dziękuję bardzo. Postoję. 5,56. 500 PS. No to jeszcze modyfikacja może mieć. Dobra. Tak na razie nic nie będziemy kupować, bo mamy wszystko co moglibyśmy mieć. A zróbmy koksywa. Aha, kod dostępu. No tego niestety nie posiadamy. A mam dużo klatek. Normalnie aż 8. Boomer po prostu. To nie ten. Gdzie on jest? Gdzieś tu się szwenda zawsze. Momencik. O, tu jest ten jeden? Nie. Ej, ty kurde. Kopie ty. Świetniki. No kurde, na świetniku nie mogę im... pogrzebać w nich. Boomer. Dobra, to znajdę tak. Po mapce. Weźmy tylko zdania.
aby zaznaczyć nowy ten. Dobra. Ale gdzieś powinien być ten. Boomer. Boomer. To jest niedzielek? To jest kucharz. Boomer. Gdzie wy do jasnej cholery jesteście? Boomer. A ty się to? Kucharz. Chamsko mało klatek na sekundę. To jest wredne. Boomer. 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 Kucharz. Boomer. Nie no, serio? Boomer. No wezmę się opierdzi Lion. No co za... gnidy dworskie, no? Dobra. Muszę tak chyba porozmawiać najpierw. Rzućmy to okiem. Tak, tutaj. Muzeum. Nie wiem, czy mam odpowiednio dużo tam statystyk. Nie no, dobry jesteś. Przecież mięśnie nóg, czy co? No to faktycznie takie ciekawe, dość niedopałe powiedzmy. Oj, boję się, że tak. Fajnie. Albo nie. Zależy. A, to! Wyszli i zaczęli napierdzielać granatami. No to równo. Dobra, jak trzeba trzyma. No. So you know about the vaults? Yes, we lived in one of those. Ours was numbered 34. In our vault, everyone had guns, but the overseer wouldn't let you fire off any of the really fun ones. I guess all the little pops and bangs at the firing ranges just got boring after a while. And at Nellis, we found it. We haven't detonated any atomic warheads since before I was born. But otherwise,
It's do as you will. Anything else you want to know? Several automatic warheads detonate here 100 years ago. Highly radioactive. The savages of the waste, ignoramuses, all avoided Nellis by habit. That's exactly right. You're very knowledgeable for a sav, an outsider. Anything else you want to know? Nellis is a completely self-sufficient community. We draw water from Lake Mead, solar arrays provide power, and we grow our own crops. Miło. Indeed we do. Very impressive. Anything else you want to know? Szkoda, że materiały wybuchły, ale tak mam cienko. You're right. We weren't here when we discovered Nellis. We found the guns at a huge weapon depot called Area 2, many miles from here. It took many weeks to drag the guns and their ammunition back to Nellis. And it was the last time any of us set foot beyond our homeland. Thank you so much. I'll be sure to pass that on. Anything else you want to know? Once we restore power, we learn that some elaborate chairs we've been sleeping in were actually virtual reality simulators. We believe they were used to train combat pilots. We use them extensively. I alone have shot down over 500 Chinese Xeon 85 fighters. Before you ask, I'm afraid there's no way you can be allowed to use the simulators. They're for our use only. Myślę, to jest wredne? Can't do it justice. Anything else you want to know? Loyal found a file somewhere on the base with magazine articles, photographs, a map even. It seems that a bomber, apparently the 29th of its kind, crashed in Lake Mead on July 21st, 1948. No, imagine, that's over 300 years ago. The photograph shows that it was basically intact. And the map tells us exactly where to find it. Except we haven't left Nellis in decades. Czyli macie kłopot. Yes. In fact, that's exactly what Loyal has planned to do. You should go talk to him. I wish everyone were just as interested in our story as you are. Maybe I should act out the battles. Or learn how to throw my voice. Over at the workshop, Loyal and Jack are always building something. The Loyal may not be too happy to see your kind running around Nellis. O, fajnie. Wiesz co, Liska, aż mi się coś przypomniało. A propos samolotów. Jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład lubi... dajmy na to jakieś straszne opowiastki, to on tylko też tak szybko przeczeszę. Kurde, chętnie to bym podniósł, ale ukraść musiałbym, na razie nie naprawdę poster. To jest coś, co rzeczywiście miało miejsce, bo mam na myśli w szczególności ostatnie sekundy lotu 50-55, chyba tak, albo no, 55-50, ale prawie na pewno 50-55. Był z Warszawy do Nowego Jorku samolot leciał i... o, doktorek. I know Mother Pearl is letting you wander Nellis as you please, outsider, but I have patients to tend to. I have three patients here who were gravely injured fighting those giant ants in the generator building a few days ago. I've stabilized their wounds, but they're in bad shape. Do you have medical training? Don't apologize. Your care is my responsibility. But everything I know came from an old first aid. Właśnie, proszę pomocy. I don't know what else to do to help them.
To muszę chwilę poczekać z tym. Muszę medycynę rozwinąć. To jeszcze chwila minie. Dobra. Właśnie leciał z Warszawy do Nowego Jorku, ale po jakimś czasie, teraz nie wiem, chyba miał dosyć po krótkim okresie czasu zapaliły się silniki i piloci próbowali zrzucić paliwo, ale coś było zablokowane, zepsuło się mechanizmy, które właśnie na to odpowiadały. I nie mogli właśnie wykonać tego awaryjnego zrzutu paliwa, aby, wiecie, silniki po prostu nie paliły się tak dalej, są, żeby się nie swajczył, nie? Coś takiego. I mieli wylądować, właśnie zabili, polecieli aż do tego, żeby tam spalić chociaż trochę więcej tego paliwa do Gdańska? A potem mieli wylądować na lotnisku Modlinie. To w tym czasie było lotnisko wojskowe. I tam jakieś były pozwolenia i tak dalej. Dosyć szybko dostali, z tego co pamiętam. No i samolot się rozbił. Właściwie to chyba dosyć blisko tego lotniska całego. Gdzie to jest? Do góry. No i się rozbił. I ogólnie najbardziej chyba przerażające z tego wszystkiego są te słowa pilotów. Jak to było? Spróbuję zacytować, ale nie pamiętam tego do końca. Cześć, do widzenia. I potem jeszcze było jedno słowo i giniemy. Kurde, nie pamiętam. Pearl's instructions are clear. You can move freely around Nellis, and artillery spotters have orders not to fire on you. These are extraordinary privileges. Don't abuse them. Long story short, the power failed a few days ago because giant ants have tunneled into the generator room and set up a nest. I led a team down to exterminate them, but there were so many of them. We lost. Two killed, three wounded. Personally, I think it's more than a savage can handle. But if you want to kill those ants and switch the power back on, feel free. Sure, anyone can. But there's more than a few down there. See for yourself. But one other thing. The ants must be eating gunpowder from the munitions down there, or something. They exploded when hit by a flamethrower. One of us was using a laser pistol. Same thing. Bullets seem okay. Just don't hit the artillery shells. Loyal's been working on some kind of weapon to use against them. Maybe you should check with him. No, faktycznie będę musiał na niego skoczyć. Następnie, schodźmy tutaj. Lojalny, to tutaj. A to ona mi się znaczyła z powrotem, jeju. Hangar. Poczekaj, może do rana, bo tak to. Nie cholery robota. Jak nic nie widać, prawda? Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Dobra, powinien się pić. No trochę spać mi się, pić mi się zechciało, ale to jest nic takiego. Tam są. Więc sam zatem musiałbym iść. Teraz chwilę się nie zaspuję, to przypomnieć właśnie, jak brzmią te słowa. Na razie umieramy. Kurczę. Nie pamiętam, no w każdym razie to posłuchałem, w szczególności tych ostatnich sekund. To normalnie ciało na plecach. O, się nagle kolej pojawili. Ciekawe, dlaczego ich będzie nie było. Lojalny. I hope Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis
Ojojojoj. You can't miss the array. It's on top of the generator building smack dab in the middle of Nellis between the two runways. Ha! If we had spare parts, do you think I'd be asking you to fix the damn things? That's rich. No, we ran out of spares a while back. And Jack and I have been doing our best to patch the arrays up as best we can. Sadly, we're at our wits' end. There have to be spare parts somewhere around the wasteland. But I just don't know where to direct you. You may have noticed we don't get out much. Hmm. All right. What's on your mind? No, those aren't for outsiders to use. Leave them alone. Well, if you genuinely care so much, they're flight simulators. If you don't know our history yet, you should see Pete and get the tour. We dream to one day rule the sky. Hmm. I started building a sonic emitter that might do the trick, but it's useless without knowing the exact frequency that would kill the ants. No, sprawdzimy. Nauki ci tak, jest, mam. Hot damn, you're right. It's a matter of boosting across those thresholds, not exact amplitude. No, jakoś nie narzekam. Just so happens I was testing it at 24,000 hertz, so it should be good to go. Place it near their nest and cross your fingers. Signal's too high for people to hear, so no harm done. But it might make you feel sick to your stomach. Poburczy mi w brzuszku? Moment, odem powinien ci powiedzieć. Lived your whole life out there, huh? Wow. I always thought you savages probably spoke a different language. But I hear you sound like us. Me? I work with Loyal. Mostly electronics work and robotics. Keeping the old technologies alive, right? Loyal's a great man, but he's getting on in years. So a younger's got to learn everything he knows. That'd be me. The man knows how to fix and build just about everything that was ever made. It's not easy keeping up with him. If you help him recover the lady, I figure... Oh, I figure it's been a nice day. Yeah, a real nice day. Did I say that? Sometimes I just say stupid things. Sorry about that. Pearl will tell you when the time comes. If, I mean, I should really be going. Dobra. To uciekaj. Skrzydełko. Cznóżka. Jeszcze kilka minut, bliska. Ale do tych kolektorów słonecznych powinniśmy zdążyć dojść bez problemu. One się gdzieś tutaj znajdują. Rostotancerz. Pobiegnijmy, a co? Możemy w końcu, prawda? Czy mam omaleńką? Mam. A w sumie mogę z nią wyciągnięty, mówię sobie. Kto mi zabroni? Się wypróbuję za to. Ja tylko się nie napada, czeka mruwa. Dobra. Nie. Się doskoczę, może z tej strony. Baterie słoneczne. Jesteście B, wiecie? No. Widzicie, jak się chce, to można. No. Dobra, który jest B? To jest B. No, nie no. Elegancko. To jest to samo, więc... Dlatego... Jakiś szczególnie przedłużał, prawda? Na pewno. Cholerna myszko. Pam, 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 pam. Napraw.
Okej. To jest w dobrym stanie, to jest w dobrym stanie. Przydałby się możliwość podejścia do każdej, aktywowania każdej jednej, aby ją na przykład też sobie polerować, żeby miała też większą wydajność, prawda? A nie tylko to naprawić i ma też wydajność lepszą niż pozostałe, ale... A, no git. Ale to są sprawdziłem wszystkie już. Ile tu mamy? 5 minut do końca. Zdążymy do gościa pójść. Jeszcze tylko. A w następnym odcinku polecimy na mrówki. Pam prom pom. Szarża! No. Dobra. Jeszcze kawałek. A teraz w lewo. I zobaczymy, co tam w środku. Nie wiem, czy się da w ogóle te kody zdobyć z tego, ale wątpię. Oj tam, oj tam. No. Cieszę się twoim szczęściem. Jestem lubiany. O! Czyli git majonez. Tak, ludziska. Nie będę za bardzo przedłużał. Chociaż może jeszcze zdążymy dojść bez problemu do tego. Mam w końcu jeszcze 3 minuty, więc spoko. Dojdziemy do... właśnie tego miejsca z mrówkami. To właśnie tam jest ten sam miejscu, gdzie te były te... panele słoneczne, także... możemy się po prostu nawet przejść. Nawet trochę w prawo jakby. Bardziej. Przepraszam, powiedzmy mi jakoś szkapka trzeba jakby męczyć. A my się nie chce odbić. No nic krnąć. Dziwnie. No nic. Nie będę marudził. Bo to nie czas ani miejsce. Na zbytnie marudzenie. Momencik. Widzę dwa. Te. Ty. Et, e. Freddy, Franco, jedno, gdzie ty jesteś? Freddy! Freddy Krueger! A? Chyba i biegnie. Ale tam daleko. Coś mu się nie spieszy. No. To ten drony wejście, tak? I młotki mi. Wyperswadujemy tym dziadom maleńkom naszą. To aby... to zżeranie po prostu prochu. Więc dobra, dziękuję wam, nie przedłużając tego za bardzo, dziękuję wam za obejrzenie. Czy jest to dobra śpiewka moja. I zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się, ludziska.